za miesiąc, no może dwa, oczy całej politycznej Polski będą zwrócone na Senat właśnie i na to, jak senatorowie, no głównie Prawa i Sprawiedliwości, zdecydują w sprawie referendum konsultacyjnego, jakie zaproponował pan prezydent Duda. Zanim o tych pytaniach zapytam wprost, czy wyobraża pan sobie scenariusz, w którym Senat odrzuca taki wniosek o referendum? No przede wszystkim nie znamy treści wniosku. Uważam, że te pytania, które w tej chwili podlegają debaty, no jednak mimo wszystko zostaną zweryfikowane. To wynika chociażby z toczącej się dyskusji nad tymi pytaniami, bo w moim przekonaniu ich jest zbyt wiele. Są takie, że nawet będąc zwolennikiem jakiegoś rozwiązania, te odpowiedzi mogą być niejednoznaczne. I też kwestia dotyczy bardzo ogromnej szczegółowości tych pytań, zapisania w Konstytucji, no już takich szczegółów, które powiedzmy no za 5-10 lat mogą być z jakichś powodów nieaktualne i znowu trzeba będzie zmieniać Konstytucję. A więc sądzę, że te pytania będą inne i wtedy będzie oficjalne stanowisko naszego środowiska Prawa i Sprawiedliwości względem tego referendum i tych pytań. Więc w tej chwili jest przedwcześnie, żeby się na ten temat wypowiadać. Faktem jest, że z tego co wiemy, to do końca lipca pan prezydent ten wniosek zamierza złożyć. To jest potwierdzone z wielu źródeł. I też w tym wniosku będzie zaproponowana data referendum. Nie ukrywam, że data 10-11 wzbudza ogromne wątpliwości, szczególnie na przecież organizowane pod patronatem pana prezydenta na uroczystości stulecia odzyskania niepodległości. No ja jako praktyk polityczny na siebie w okręgu nie wyobrażam sobie, żeby w każdej gminie, gdzie są uroczystości 11 listopada, w tym czasie jednocześnie była cisza wyborcza związana z referendum. Ponieważ no jedno z drugim jakby się wyklucza, a każdy z wójtów, burmistrzów czy prezydentów no będzie miał osobisty stosunek również do referendum i nie będzie tego ukrywał chociażby w toku wystąpienia okolicznościowego z okazji stulecia odzyskania niepodległości, bo nie sposób będzie od tego abstrahować. Więc ta data wzbudza ogromne wątpliwości. Także odpowiadając na pana pytanie, nie jestem w stanie panu powiedzieć, czy ten wniosek będzie przyjęty, czy nie będzie przyjęty. Ale w polityce możemy sobie wyobrażać różne sytuacje. Również i taką, że ten wniosek zostanie odrzucony. Teoretycznie, z punktu widzenia no, konstytucyjnego, czy zasad demokracji, jest to absolutnie możliwe. Teoretycznie tak, ale tak jak pan powiedział, jest pan praktykiem politycznym, no to byłby jednak duży afront wobec pana prezydenta, kiedy jego sztandarowa inicjatywa, niezależnie od tego, jak ją oceniamy, miałaby zostać odrzucona przez Senat. No niewątpliwie tak, tym bardziej, że pan prezydent no jest bardzo ważnym uczestnikiem obozu dobrej zmiany i co do tego nikt nie ma wątpliwości, chociaż różnice zdań się mogły pojawiać i to też pokazuje, że pan prezydent chce w sposób autonomiczny, autorski, najlepiej jak potrafi i jak uważa za stosowne, wykonuje swój mandat prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No więc sądzę, że teraz otwiera się pole jednak do jakichś bardziej szczegółowych konsultacji, które miałyby określić zakres tej inicjatywy, a przede wszystkim jej termin, bo ten 10-11 wzbudza ogromne wątpliwości. Pamiętajmy też, że prawdopodobnie 21, bo 28 raczej moim zdaniem jest mniej prawdopodobne, ale 21 października będziemy mieli zarządzone wybory samorządowe. No więc wyobraźmy sobie praktycznie 21 czy 28, bo nie wyobrażam sobie, że 4 listopada, bo to jest ostatni możliwy termin. Ale załóżmy, że 21 obywatele idą do wyborów. W gminach następuje zmiana władzy, no bo są nowi wójtowie, prezydenci. Na to się nakłada kampania referendalna i znowu jeszcze są drugie tury. I w związku z tym no mamy sytuację, że właściwie mamy bardzo gorący spór polityczny w naszych samorządach, w naszych małych ojczyznach, a jednocześnie na to nakłada się referendum. Więc to wszystko razem pokazuje, że za dużo grzybów w tym barszczu by było po prostu, w tym biało-czerwonym barszczu. A może panie senatorze, za mało było dyskusji wewnątrz obozu Dobrej Zmiany, wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy? Może pana inicjatywa pana prezydenta przedstawiona już ponad rok temu została potraktowana nieco protekcjonalnie przez władze Prawa i Sprawiedliwości, przez polityków PiS? Nie wiem, nie brałem udziału w tych rozmowach, więc trudno mi się co wypowiadać. Natomiast niewątpliwie moim zdaniem dialogu zabrakło, dlatego że taką inicjatywę dobrze byłoby skorelować. Tym bardziej, że w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, panie redaktorze, a dzisiaj obchodzimy 17. rocznicę rejestracji Prawa i Sprawiedliwości, dyskusja na temat Konstytucji właściwie trwa nieustannie przez całe 17 lat z różną intensywnością. Ja z kolei jako analityk polityczny, jako pisarz
jako publicysta, od początku, jak były prace nad tą konstytucją, więc w połowie lat 90. krytycznie pisałem na temat kierunków, w jakich ona zmierza. Więc widzimy dzisiaj z perspektywy ponad 20 lat funkcjonowania tej konstytucji, że ona nie przystaje do dzisiejszych realiów. Ona wymaga zmian i potrzebna jest niewątpliwie debata. I z tego punktu widzenia ja oceniam bardzo pozytywnie inicjatywę pana prezydenta. Natomiast wnioski, które wyciągnął pan prezydent w postaci zaproponowania od razu referendum, może wpierw trzeba było zainicjować debatę, dyskusję poważną z udziałem również wybitnych ekspertów, być może w parlamencie, i pokłosiem takiej dyskusji być może byłaby idea referendum, ale wtedy ta kolejność byłaby zupełnie inna i byłby szerszy konsensus co do samej idei referendum. Krótko mówiąc, inicjatywa w porządku, gorzej z wykonaniem. No, znaczy, to jest, myślę, pokłosie tego, że została ona w sposób niespodziewany, zaskakujący dla naszych liderów, a więc dla obozu rządzącego Polską, zapowiedziana podczas uroczystości 3 maja 2017 roku. Przecież to było zaskoczenie. To nie było tak, że było wiadomo, że pan prezydent z taką inicjatywą wystąpi. I to niewątpliwie miało wpływ na dalszy ciąg prac, aczkolwiek te konsultacje, które wykonała kancelaria pana prezydenta, u mnie w okręgu też pan minister Mucha przyjeżdżał na północne Mazowsze do subregionu ciechanowskiego. I muszę powiedzieć, że to były bardzo ciekawe debaty. Trudno powiedzieć, że to były masowe, ale różne środowiska zawodowe, społeczne były bardzo aktywne w tej debacie. No to może się ten projekt uda. I wnioski z tej debaty niewątpliwie są bardzo cenne. Natomiast już same te 15 pytań to jednak, przyzna pan redaktor, że to bardziej jest ankieta niż pytania referendalne. No, retoryka referendum to jest jedno, dwa, trzy pytania góra, a nie 15.